Czołem moi mili, witam drogich widzów. Kolejny odcinek Amesia, w którym zajmiemy się rozwiązywaniem subquesta numer 2 w Three of Seas. W Sea of Trees. Troszkę przekręciłem. Subquest numer 2, w nim mamy znaleźć pamiętnik Odura. A więc lecimy z tematem. Aha. Teraz się tobą zajmiemy. O Jezu, jeszcze ty. Okej, teraz czym prędzej znajdźmy źródło. Aczkolwiek chyba nie będzie tak łatwo. Chociaż z drugiej strony tu już jest bezpiecznie. Okej. Coś musiało się delikatnie mówiąc zbugować. No i fantastycznie. Nie, to raczej jest niebezpieczne. Pewnie z góry gdzieś tu będziemy musieli zeskoczyć. Takie jest moje zdanie, ale czy mam rację, to nie wiem. Bardzo dobrze. Ajajaj. Znowu prawie poza tekstury wyleciał. No dobra. Coś mamy tu, coś mamy tu. Ale tego nie otworzymy z tej strony. Co jest w ogóle najśmieszniejsze, nie otworzymy tego z tej strony. Pomimo tego, że to już przez nas było otwarte wcześniej, nie? Experience of a hopeless builder 01. Emerald, besides bringing alchemy to Aramis' kingdom, also brought many intriguing playthings, like the towering structure located at the deepest region of the Sea of Trees called the Lift. It is said that all one must do is enter an iron cage and you immediately arrive at Odur's performance tent. Now seeing Mr. Odur's performance will be so much easier. Okej, czyli musimy jakiegoś po prostu lifta użyć, żeby po prostu, wiecie, tam sobie co zrobić, żeby sobie pewnie zbliżyć do jego namiotu. A co za tym idzie? Do potrzebnego nam notatnika. Ok,
kolejna gdzieś tam w ogóle poleciała w eter. Dobra, najpierw sobie zobaczymy tutaj na górze, co jest. Bardzo dobrze. Dobra, cofnę się, bo on zaraz to pewnie se wróci ze swoim życiem całym. Ajajaj. No, no, no. Widzieliście go? Się rozbrykał skubany. Prawie mnie zabił. Tutaj zabudowane to już jest. Drzwi są zamknięte. Ale możemy gdzieś tu spróbować sobie zeskoczyć. O, tutaj mamy fotelik, w którym możemy odpocząć. Tam też coś jest. W takim sposobem się odrodziliśmy. Znaczy odrodziliśmy, nie odrodzili, tylko zregenerowaliśmy całe swoje życie. O, może tak. Okej, tu niczego nie ma. Tam coś u góry jest do zdobycia, tutaj też coś jest, ale tędy nie przeskoczymy. Musielibyśmy iść tam. Ale są jeszcze dwie kwestie generalnie. O, właśnie. Pięknie. Ajajajajaj. Bezpiecznie, bezpiecznie, zawsze ubezpieczony, pamiętaj. Tego się nie spodziewałem, że mogę mieć tutaj jakieś trudności, szczerze mówiąc. Spora ilość przeciwników tu jest, szczerze mówiąc. To jakaś duża brama jest. Też to można otworzyć. Czuję się, jakbym tak szedł totalnie od dupy strony i otwierał wszystko. Ale nie mam pojęcia, czy idę w dobrym kierunku, bo tych ścieżek tu jest całkiem sporo. A, okej, teraz wylądowałem tutaj, bardzo dobrze. Między innymi też o to mi się rozchodziło. Bo chciałem właśnie tam zeskoczyć w parę miejsc. Między innymi chciałem też tą windę zobaczyć, czy działa, ale winda nie działa, więc jeden problem z głowy mamy.
Chcemy natomiast się przedostać tam i tam zeskoczyć. Żeby to zrobić, muszę przejść tu. Nie tu. Skąd ona się tam wzięła? Kubana. Okej. No i fajno. Teraz możemy też zejść tutaj, bo otworzył się przed nami nowy rejon, na którym w sumie nie ma niczego konkretnego poza Legend of the Four Thieves Vinegar 02. One of the thieves, after being caught, revealed the reason for their immunity in order to avoid execution. It turned out to be a concoction that their family passed down through the generations. He claimed that mixing rosemary, sage and a certain medicine together, then rubbing the mixture on one's body would produce a sterilizing effect. The researchers scoffed up hearing it. Wyśmiali go. No cóż. Dobra, my nie musimy teraz sobie lecieć w ogóle tędy. Możemy wrócić po prostu od tyłu. No bo czeka nas troszeczkę eksploracji, tylko że nie od tej strony chyba. Tylko od góry. Tutaj walczyłem z nią, okej. Dobra, mamy jakiś dziennik. Notes on Hermes Life Circus 03. Other has the kind of willing ambition and pride that only nobles possess. As if from birth, the world was enthralled with him and him alone. He is most skilled in illusion and one of a kind hat tricks. Other relied on these performances to enter the circles of nobility. Kolejne cenne wskazówki dotyczące życia Odura. Pięknie. Teraz moglibyśmy tu wejść, może, a może i nie. Tu jesteśmy pięterko wyżej. Moglibyśmy sobie zeskoczyć na dół, ale w sumie chyba nie ma takiej potrzeby. A wyżej mamy co? O, już myślałem, że to przeciwnik, ale jednak nie. Mamy Transformation Experiment Report 02. This item is the product of alchemy. Only those with sufficient understanding can interpret its meaning. Okej. Experiences of a Hopeless Builder 03. I was very honored to be selected by Odur to become one of the carpenters working on the giant tree idol. Seeing the idol growing closer to completion every day is a very moving experience. Some say that if you look closely, you can even see it breathing. No tak jak jakiś wirus się tutaj rozpanoszył, to się nie ma co dziwić za bardzo. Gdzie jestem? A tutaj wiem gdzie. Ej, serio? Aha, Boże, bo to nie... Kurde. Dobra, bo to nie było przecież tego. Drabiny.
Nie było, trzeba zrzucić. Przepraszam. Jezu, muszę dymać teraz taki... A, w sumie nie aż taki kawał, dobra. No dobra, ale co mi da climb down? Ja musiałbym ten poziom niżej zeskoczyć, bo tutaj też coś jest. Tak jakby tutaj i w dół. No niby tu, ale nie do końca. A, chociaż tędy. O, tędy to będzie. Dobra. Kubany mnie wystraszył. Tales of Folk Potions 04. Rosemary, fennel, cloves, cinnamon, etc. are all medicinal ingredients that assist with blood circulation and can increase the recovery speed of those who have fallen seriously ill. Właśnie miałem mówić, że coś za cicho tutaj jest. Ale już wyjaśnione wszystko. Sea of Trees record of a mysterious event. XXXX. At the time I was collecting samples of the giant trees with other researchers. We felt a massive wave of energy and then the forest completely transformed. A thick fog suddenly appeared. Strange balloon-shaped cysts grew on the trees. Our original schedule had to be cut short as local residents and the research team began to feel unwell. Dobra, teraz już możemy spokojnie sobie biec dalej. I jednym słowem odnaleźć notatnik Odura. Ale ten subquest numer 2 jest taki trochę dłuższy z tego co widzę. Bardziej obfituje w czytanie. No, bo no tak, bo to tutaj przecież było. O Jezu, mnie jeszcze tutaj... Dobra. Odur's Constructation Notebook. After creating another self, I wondered whether it was possible to create an even stronger existence. With her help, I began a massive project. Inspiration came from the legend known to all in the sea, the spirit of the sacred trees that descends upon the world to save the lowly ones. Constructed from the branches of the sacred trees and powered by large amounts of vile blood. Dobra, możemy się zrecallować. Mogłem, coś tu się niedobrego stało. No i dobra. Ten rejon mamy wykonany. W związku z czym kolejny odcinek zaniesie nas do Royal Garden Subquest Number 1. I tu będziemy musieli znaleźć klucz do podziemnego laboratorium. A później będzie nas czekać Hermes Fortress, dwa zadania. I to będzie koniec gry. A, z Sea of Trees jeszcze mamy tutaj Defeat God of the Fools. Okej, czyli jeszcze mamy... Dobra, czaję. Czyli jednak nie będziemy do Royal Garden przechodzić, natomiast przejdziemy sobie do Sea of Trees i musimy pokonać tutaj Boga Głupców. Tymczasem dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczyska oczywiście w kolejnym odcinku. Trzymajcie się.